Hej Klarcia, dzisiaj mamy nowy dzień. Mamy nowy dzień i co robimy? Idziemy do parku. Jakiego parku? Dużego. Kubuś, gdzie idziemy do parku? Do slajda. Mamy nowy dzień, tak jak Klarcia powiedziała, mamy fajne wyjście dzisiaj, fajne miejsce. To jest klasztor, były klasztor, a dzisiaj zagrody rolne. Kubuś włączył światło i spadamy, ruszamy. Dzisiaj jest z nami kto? Mama! Mama! I wszyscy są szczęśliwi, bo wczoraj mamy nie było, a dzisiaj jesteśmy z mamą, ale wczoraj nie było filmu i dzisiaj jest film. I jedziemy wszyscy razem, hurra! Uwaga, idziemy? Okej, ruszamy. Idziemy na playground. Na super plac zabaw. Super miejsce, super pogoda. Kubu już popędził, Klarcia pędzi. Super miejsce, dużo atrakcji. Konie będą, but się odwiązał, mama zawiązuje. Kubuś! Blasters Airlines na pasie? Gdzie był Brussels Airlines? Gdzie biegniesz, Kubusiu? A chodź, horses tutaj są, konie, zobacz. Daleko. Daleko mamy koniki, ale to daleko, później będziemy tam na dole. Agusia biegnie z tyłu. Dzieci biegną, Agusia szybko. Piękna pogoda, dzisiaj mamy koniec marca, 20, w sumie 22. Jest bardzo ciepło, 20 stopni. Gdzie są te konie? Daleko? Tam daleko są koniki, idziemy, chodźcie. Idziemy do playgroundu? No dobrze. Skakujemy, chodź Kubu. No i ostro, ej do góry. No a teraz super wchodzą, Klarcie już jest daleko. Powoli Kubu. Kto jedzie pierwszy? Kubuś! Mama, jesteś? Tata! Jedź Kubuś, dawaj, go! Jedź! Jedź Kubuś! Klarka, jedziesz też? Nie, ja lubię sama! Go! Mama, jedź mnie, bo ja już ubiegam! Go! To jedź! No jedź Klarciu, jedź! Nie łapię! Dobra! Teraz jeszcze na końcu pojedzie tata, uwaga. Uwaga. Ej, ale super. Strasznie szybki ten zjazd, trzeba uważać. Fajny jest ten playground, jest dużo atrakcji.
Gdzie jesteś? Jedziesz? Dobra. Dawaj. Klareczkę idziesz? Jedziesz? Go, Klarcia! I zniknęła w rurze. A tutaj kto idzie? Kubo? Idziemy do pieskownicy, super pieskownica też, super miejsce, huśtawki. Klarcia już tam jest. Co, Klareczko, robisz? Bawisz się w pieskownicy? A Kubu co robi? Budujesz? A mama co robi? O, nie udało mi się. Bo jest suchy piasek, musisz wykopać mokry. O my god. Jak tu się szaba? O, zapomnieliśmy dużego szabę. O, jak my zrobimy zamek? Zrobimy, nie martw się. Małymi szabel będziemy musieli kopać. No, to jest ten, co mieliśmy do ptaszków kiedyś, nie? No, kiedyś już tata ma łyżeczkę. No i Klarcia co kopie? Gdzie kopie? Do piasku. A Kubu? Deska wyjdzie. Zamki na piasku. Tata zrobi nogę, stopę.
Kubo, będziemy śpiewać jak w piosence. Stopa ma teraz rację. O Klarcie będziemy śpiewać. Stopa a rację ma. Ty chcesz mieć? No dobra. Teraz operatorem jest mama. Robi filmy. Mama robi filmy dla nas. A my się fajnie bawimy w piaskownicy. Co Klarka robi? Już teraz. Babkę na piasku? A Kub... Wszyscy mają no, my jesteśmy królami zawsze piaskownicy, wiesz mama. Wszystkie dzieci patrzą, zawsze na nas patrzą z lekką zazdrością. No i wszystko zależy od tego, czy się ktoś spodoba, czy nie, to się wtedy podzielimy, albo nie. Co się zrobiło? Oh my god. Co się stało? No co się stało? Co my teraz zrobimy? Idziemy zobaczyć statek piracki. I idziemy. Bo jesteśmy teraz piratami. Czekaj, Kubuś. Super jest tutaj to miejsce. Tak super, nie? No i tak jest tutaj. Super jest to miejsce. O, tu jest statek piracki, jak już się widziałaś. Czekaj, Kubulek. Schowały się osiołki? A tutaj jest jeden czy nie? Jeden. Gdzie jest? A drugi są. Kaczki są. Tu były osiołki, Agusia, wiesz? Kaczuszki. No i mamy... Statek piracki. Rises her light in the morning. Pull out the plug and wipe it all over. Pull out.
Generalnie bardzo fajne miejsce. Polecamy na wypady z Brukseli. W sumie to jest w Brukseli, jedna z dzielnic Brukseli, ale troszkę człowiek się czuje, jakby byłby na wsi. Super miejsce, fajny plac zabaw. Świeże powietrze. W miarę świeże powietrze. Statek piracki. Dzieci mają co robić, można spędzić sobie tutaj cały dzień. Teraz jest czas piknikowy, mamy piknik. Wszyscy wcinają korny. Klarcia, dobre korny? Czekołaju. Dobry korn? Czekołaju. Kubuś, dobry korn? Mama, dobry korn? Dobra. Tato, dobry korn? Bardzo dobry korn. Bardzo. Korny są najlepsze na świecie. Ale mamy fajny czas piknikowy. A zaraz będziemy pić soczek i jeść banany, tak? A co? Babka. Babka? Leży babka. Leży babka, ty gadasz. Nasze Klarcie to jest mały rojberek, nie? A babka mam. Aha. Babka mam. Babka bombka? Babka bombka. Babka bombka. Babka bombka. Ponieważ my chcemy dużo, 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 dużo podróżować, tak? Chcemy podróżować, Klarcia? Jeździć? I co kupujemy? Kupujemy kampera. To jest zdecydowane. Co kupujemy, Klarcia? Kampera. Co musi mieć w środku? Co jest najważniejsze, żeby było? I co jeszcze? Piętrowe? Oczywiście, najważniejsze jest piętrowe łóżko. I my z Agusią już tutaj decydujemy, że kupujemy campervana. Kupujemy go gdzieś do 2 tygodni jeszcze i wyruszamy w podróż. Nie wiem, czy to będzie podróż dookoła świata, czy dookoła Europy, czy dookoła Belgii. Czy dookoła Brukseli. Czy dookoła Brukseli, jeszcze nie wiemy. Ale wyruszamy. Postanowione zostało to wszystko. I nie ma, że nie. Zastanawiamy się, zmagamy się, ale trzeba kupić i trzeba wyruszyć, bo naprawdę ukisimy się w tej Brukseli. Ukisimy się, a tak to się ukisimy w wanie. Idziemy zobaczyć teraz kaczki, kury, konie, owce, bo tutaj jest cała farma, także jest super miejsce do zobaczenia. Tutaj wczoraj były konie, ale już dzisiaj koni nie ma. Ale idziemy zobaczyć inne miejsca. Pewnie są w innym miejscu, już są pewnie w domku konie, tak? O, tu jest zakaz prowadzenia psów, bo tu są kury. Pieski tutaj wchodzić nie mogą. Tylko na smyczy, bo inaczej tutaj kury są i by kury były pogonione przez pieski. Idziemy, szukamy koni. Chodź, Klarcia, zobaczcie, gdzie są kury. Tu. Tu są kury dzisiaj, już zamknięte. O, kury tu są. Widzisz? O, jest kaczka. One tu śpią, wiesz? Patrz, jaki kogut wielki. Kubusiu, idziemy zobaczyć, czy jest mała owieczka. Cicho musimy być, żeby nie spłoszyć małej owieczki. Nie? Taki tutaj mamy taką farmę w środku Brukseli prawie, no na obrzeżach Brukseli, ale taka farma, nie Agusia? Fajna, tak zwany czerwony klasztor, pewnie budynki poklasztorne. Przerobione na gospodarstwo. Tata, szyb idzie na spać. Szyb idzie spać? Tak. Ciemnie, głośno. On śpi okna. On śpi już? Szyb już śpi? Kubusiu? Tak. Idziemy zobaczyć? Nie. A czemu? On śpi teraz. A, śpi teraz. No to zobaczymy. Jest na domek. A, jest na domek. Dobra, idziemy zobaczyć, chodź. Tam widać owieczki. Daleko. Widzisz je?
Tam widać. Jedna, druga, trzecia. Sheep! Owca! Trzy, tak. Raz, dwa, trzy. Trzy owce. Trzy owieczki. Nie słyszy? Klarcie, słyszy czy nie? Nie słyszy. O, jedna wstała. Obtrzepała się i... Oj, mówią ci, chyba zwariowali, próbują gadać. Jak my, nie?